główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Alicja Cholik. Dzień dobry, minęło 18.30. Pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Dzięki tym środkom piękny, aczkolwiek zaniedbany budynek będzie mógł być wyremontowany. Przerwano ten straszny, niszczący Polskę, niszczący Polaków proceder okradania naszego kraju. Wbrew pozorom to będzie bardzo trudna inwestycja, ponieważ przed nami skomplikowany proces w zasadzie wymiany całego serca basenu. Będziemy wymieniać przede wszystkim nieckę i całą technologię uzdatniania wody. $51 milionów z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki na przebudowę budynku Lipsk Politechniki Opolskiej. W przyszłym roku rusza totalna przebudowa bryły obecnego Wydziału Inżynierii Produkcji. To największa inwestycja rządowa w tej uczelni od 10 lat. Wojciech Mularz. Specjalna wizyta ministra edukacji i nauki w Opolu, aby przekazać promesę na przebudowę wydziału. Symboliczny czek na budowę nowego Lipska, tak? Czyli budowę nowego kampusu, nowego budynku, który będzie na potrzeby Wydziału Ekonomii Zarządzania i Inżynierii Produkcji i Logistyki. Całość inwestycji będzie kosztowała uczelnię ponad 70 milionów złotych. Dzięki tym środkom piękny, aczkolwiek zaniedbany budynek będzie mógł być wyremontowany i wyposażony w odpowiednie pomieszczenia i sprzęt. Lipsk to standardowy model budynku z lat 70. prefabrykowany w NRD, składany jak z klocków. Podbił polski rynek budowlany, zwłaszcza na Śląsku. Opolski gmach od lat wymagał co najmniej remontu. Obecnie trwa wielka ewakuacja wydziałów i akademickiej biblioteki. Wszystko ma wrócić do nowych murów, dosłownie nowych. Remont to jest takie bardzo delikatne ujęcie, ponieważ to będzie budynek rozebrany do podstaw. Zostanie tylko konstrukcja stylowa i będzie od początku odnowiony w nowych technologiach, ma być zeroenergetyczny, samowystarczalny. To oznacza, że będzie zasilany i ogrzewany wyłącznie przez własne źródło energii, jak panele słoneczne na dachu czy pompy ciepła w piwnicy. Prace ruszą w październiku. Jak podkreśla wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, budżet tej inwestycji przekracza nakłady ministerialne przeznaczone na Politechnikę Opolską z ostatnich 10 lat. 5% całego budżetu 3-letniego, jeżeli chodzi o polską naukę i inwestycje w infrastrukturę, zostanie właśnie tutaj w Opolu, bo bez tych pieniędzy ta inwestycja byłaby trudna do zrealizowania. Jej koszt to jest około 72 milionów złotych. Budowa siedziby Wydziału Inżynierii Produkcji potrwa kolejne 3 lata. Wojciech Mularz, Kurier Opolski. Zabezpieczenie finansowe kraju, relacje z Unią Europejską, wypełnienie obietnic wyborczych oraz bieżąca sytuacja energetyczna. O tym mówił w Nysie i Opolu Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przerwano ten straszny, niszczący Polskę, niszczący Polaków proceder okradania naszego kraju. Dzięki temu w ciągu tych lat zdołaliśmy zgromadzić w budżecie prawie 1 bln zł więcej niż przedtem. Oczywiście tu były różne czynniki, nie tylko ten, o którym za chwilę powiem, a już właściwie mówiłem, to znaczy to rozkradanie, te wszystkie afery VAT-owskie i inne. Cały ten mechanizm nielegalnego przejmowania dochodów, które powinny być dla wszystkich, dla państwa, ale poprzez państwo dla narodu. I to właśnie dzięki temu, że to zostało przerwane, mogliśmy te inne działania podejmować. Zakład karny w Nysie będzie rozbudowany. To decyzja ministra sprawiedliwości. Inwestycja wartości 45 milionów złotych będzie mogła przyjąć ponad 200 osadzonych.
To jest inwestycja, która dzisiaj w czasach kryzysu jest bardzo istotna z punktu widzenia społeczności lokalnej. Małe i średnie firmy skorzystają jako podwykonawcy na tej inwestycji. Praca dla więźniów jest cały program, który zainicjował wiceminister Patryk Jaki przy wsparciu ministra Zbigniewa Ziobro. Zakończył się gigantycznym sukcesem. Dzisiaj ponad 80% osadzonych więźniów w zakładach karnych pracuje, zarabia. To jest najlepszy sposób na resocjalizację. Takie miejsca pracy również są w województwie opolskim, na przykład nowoczesna hala otwarta w zeszłym roku w Kluczborku. Za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL niewielka część więźniów pracowała. To jest zmiana w ogóle paradygmatu funkcjonowania służby więziennictwa w kontekście oczywiście osadzonych. Chcemy, żeby pracowali, żeby zarabiali pieniądze, żeby tworzyli również siłę polskiej gospodarki i w ten sposób się resocjalizowali. W Namysłowie przeprowadzony zostanie gruntowny remont krytego basenu. Pływalnia jest nieczynna od 3 lat po ekspertyzie budowlanej, z której wynikało, że Niecka grozi zawaleniem. Bartosz Sedliński. Ze względów bezpieczeństwa kryty basen w Namysłowie pozostaje nieczynny do odwołania. Odwołanie nastąpić ma jednak już za przeszło rok, w połowie grudnia. Dziś w Namysłowskim Urzędzie Miejskim została podpisana umowa z firmą, która zmodernizuje basen, a właściwie dokona jego przebudowy, tak aby Niecka nie groziła zawaleniem. Wbrew pozorom to będzie bardzo trudna inwestycja, ponieważ przed nami skomplikowany proces w zasadzie wymiany całego serca basenu. Będziemy wymieniać przede wszystkim Nieckę i całą technologię uzdatniania wody. Zgodnie z niekorzystną w ostatnich miesiącach tendencją, gmina Namysłów miała problem z wyłonieniem wykonawcy ze względu na zbyt wysokie stawki proponowane przez oferentów. Na przykład 25 milionów złotych, czyli przeszło dwukrotnie więcej niż firma, która ostatecznie wygrała przetarg. Ostatecznie w przetargu wyszło 12 milionów, także 4 miliony musieliśmy jeszcze do tej inwestycji dołożyć. Po drodze pozyskaliśmy 8 milionów środków zewnętrznych, rządowych. Burmistrz nazywa tę inwestycję najtrudniejszą w swojej kadencji, ale zaznacza, że odpowiada ona na potrzeby mieszkańców. To na pewno jest potrzebne. Tutaj jest dużo młodych ludzi, którzy chcieliby chodzić, korzystać z basenu, a nie mają takiej możliwości. Nie każdy ma czas jeździć gdzieś dalej. Właśnie. Ten basen może będzie taki, że będziemy mogli więcej korzystać, bo tak to tam w środku było bardzo brzydko. Nie trzeba by było jeździć do Oleśnicy czy gdzieś dalej. Ciekawość się przyjdę, albo z wnuczkami, no, zobaczyć. No. Inwestycja obejmuje, oprócz przebudowy basenu, stworzenie obok tężni solankowej. Pomysł modernizacji basenu w Namysłowie pokazuje, że pływanie jako sport elegancki, mało kontuzyjny i wszechstronnie rozwijający cieszy się sporym zainteresowaniem. Nie mniejszym cieszą się także dodatkowe wodne atrakcje, które nie są już zarezerwowane wyłącznie dla dużych miast czy kurortów. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a teraz informacje w skrócie. Groźny wypadek na autostradzie miał miejsce dzisiaj w godzinach porannych. Przewrócona ciężarówka zablokowała ruch. Odcinek autostrady A4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie był zablokowany. Powodem było zdarzenie drogowe, w wyniku którego wywróciła się ciężarówka. Na czas usuwania szkód oraz przeładunku towaru zablokowane były obie jezdnie. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Po możliwości płatności cyfrowej przyszedł czas na paragony w formie elektronicznej. To nowy pomysł Ministerstwa Finansów. Aplikacja umożliwi nam m.in. dokumentację wydatków, uzupełnienie informacji o gwarancjach czy zgłaszanie nieprawidłowości w paragonie bądź jego brak. W przyszłości będzie również możliwe bezpośrednie pobranie paragonu z kasy poprzez SMS lub Bluetooth. Nowy dodatek dla małżeństw z długim stażem. Do Sejmu trafiła petycja odnośnie programu Małżeństwo Plus. Specjalna komisja zajęła się obywatelską petycją w sprawie dodatku. 500 zł miesięcznie miałoby otrzymywać małżeństwa po osiągnięciu 50-letniego stażu, a z upływem kolejnych lat kwota miałaby się zwiększać. Dodatkowym warunkiem uzyskania świadczenia byłoby wychowanie przynajmniej jednego dziecka. Pożyczył traktor i przyczepę, by ukraść 8 ton zboża. 40-letniemu mężczyźnie z gminy Lewin Brzeski grozi 5 lat więzienia. Funkcjonariusze policji z gminy Lewin Brzeski otrzymali zgłoszenie od mieszkańca, że z jego magazynu zniknęło 8 ton zboża. Mundurowi szybko udali się na miejsce i zabezpieczyli ślady, które pomogły wytypować sprawcę. Z ich ustaleń wynika, że mężczyzna pożyczył traktor i przyczepę od sąsiadów, a następnie pojechał do oddalonego o kilka kilometrów magazynu, skąd wykradł 8 ton pszenicy. Ekosystem Odry ma zostać odbudowany. Po ogromnym skażeniu w rzece Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekazał na ten cel 3 miliony złotych. Hanna Honisz.
Po katastrofie ekologicznej czas na zwiększenie bioróżnorodności w Odrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podczas briefingu zorganizowanego na bulwarach odrzańskich przedstawił plan odbudowy ekosystemu drugiej największej rzeki w naszym kraju. Przede wszystkim zarybianie. W katalogu dofinansowań pokrótce, ponieważ jest on dosyć szeroki, z najważniejszych aspektów oczywiście zarybianie. Pozyskiwanie tarlaków jako materiału genetycznego do produkcji właśnie na rybku, który będzie docelowo wpuszczany do rzeki. Przede wszystkim monitoring ichtiofauny. Całe szczęście, że Opolszczyzna nie była tak dotknięta tą klęską, tą katastrofą. Natomiast na pewno musimy odbudować ten cały ekosystem, musimy sprawdzić przede wszystkim, czy to już jest ta chwila, żeby się nie okazało, że będziemy zarybiali i się nam sytuacja powtórzy. Ustalenie przyczyn masowego śnięcia ryb i odpowiednie działania prewencyjne pomogą odzyskać równowagę fauny i flory w Odrze. W tej chwili kanał Gliwicki, ten odcinek od Rudzińca w województwie śląskim do Sławięcic w województwie opolskim, jest chyba najbardziej monitorowanym odcinkiem cieku wodnego w Europie. Są tam zamontowane sondy, które w trybie 24-godzinnym analizują skład wody. Chociaż Odra na terenie województwa opolskiego nie została zdegradowana, to właśnie zarybianie na naszym terenie pomoże odbudować bioróżnorodność rzeki w jej środkowym i dolnym odcinku. Hanna Honisz, Kurier Opolski. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Od dłuższego czasu staraliśmy się, żeby tutaj pozyskać lokal. Opolska dzielnica Chmielowice w granicę miasta weszła 5 lat temu. W związku ze zwiększającą się tam liczbą mieszkańców Poczta Polska otworzyła tam swoją placówkę. Adam Wołek. Placówka poczty została dziś otwarta w Opolu Chmielowicach. Mieszkańcy czekali na to długo. Bardzo się cieszymy, że tu powstała. Władze Poczty Polskiej ten problem zauważyły i przychyliły się do wniosku. Jako Poczta Polska zauważyliśmy od razu ten problem po włączeniu terenów do miasta Opola i podjęliśmy takie działania. Od dłuższego czasu staraliśmy się, żeby tutaj pozyskać lokal, bo 5 lat temu ta dzielnica została przyłączona do Opola. No i faktycznie mieszkańcy często dopytywali, kiedy to będzie, tym bardziej, że tutaj do Komprachcic ponad 4 kilometry. O utworzenie placówki wnioskował radny Edward Odelga, który wcześniej był sołtysem Chmielowic. Trochę ponad rok temu mieszkańcy zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w tym, żeby te tereny, które zostały przyłączone, były też również administracyjnie jako Poczta Polska w Opolu. I udało się, uważam, bardzo szybko to zrealizować. Na początku pracę w Chmielowickiej Poczcie znajdą dwie osoby. Region sieci Opole liczy ponad 180, ta tutejsza placówka będzie 187 czynną placówką pocztową, a 22 w samym mieście Opole. Bardzo się cieszę, bo tutaj również był postulat stąd, od mieszkańców. Taki naprawdę absolutnie uzasadniony postulat, żeby tutaj otworzyć placówkę pocztową i on dzisiaj został zrealizowany. Niewykluczone, że dojdzie do kolejnych inwestycji w placówki pocztowe w naszym regionie. Adam Wołek, Kurier Opolski. To były ciężkie miesiące pracy, których efekt można oglądać dziś w Opolu. Swoją premierę ma film realizowany przez TVP3 Opole Porozmawiajmy o Kościele. Emisja na naszej antenie już 2 października, a premierę obserwuje Jakub Trzaska, z którym się łączymy. Dzisiaj prapremiera tutaj w opolskim kinie, prapremiera, na której pojawili się i autorzy, i bohaterowie tego filmu, czyli filmu Porozmawiajmy o Kościele. Film z okazji 50-lecia, czyli złotego jubileuszu diecezji opolskiej, nie mogło zabraknąć więc księdza arcybiskupa Andrzeja Czai, czyli ordynariusza diecezji opolskiej. Jest też oczywiście dyrektor TVP3 Opole Łukasz Żygadło, ale przede wszystkim są na tej prapremierze autorzy tego filmu, czyli ksiądz profesor Marek Lis, autor scenariusza i reżyser właśnie filmu Porozmawiajmy o Kościele.
Są również nasi operatorzy, czyli Rafał Bobrowski, Jakub Olszewski, a cały film złożył Rafał Woźniak. Tak jak już wspominałaś, Alu, dzisiaj jest ta prapremiera, ale premiera na antenie TVP Trzeopole będzie miała miejsce 2 października o godzinie 19:10. Już teraz serdecznie oczywiście zapraszamy na premierę, a tych Państwa, którzy będą ciekawi, oczywiście też zachęcamy poprzez wszystkie zwiastuny tego właśnie filmu. Jeszcze raz przypomnijmy, 2 października, 19:10, antena TVP Trzeopole i premiera filmu Porozmawiajmy o Kościele w reżyserii księdza profesora Marka Lisa. Bardzo dziękuję. To był Jakub Trzaska, a relacja z tej premiery w jutrzejszych wydaniach Kuriera Opolskiego. I tą informacją kończymy główne wydanie. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i rozmowę dnia. Gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. O 21:30 wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Do zobaczenia.